Na co jest nastawiony Twój schemat pieniędzy? Jak wysoko masz podkręcony swój termostat finansowy? Do czego prowadzi Cię Twoja podświadomość w sferze finansów? Czy jesteś nastawiony na przeciętne, małe, niskie czy wysokie zarobki? Czy jesteś nastawiony na wysoki sukces, na ogromny sukces, na odniesienie sukcesu, czy raczej łapiesz porażkę za porażką? Dowiedz się, w jaki sposób uwolnić się od przekonań i jak zmienić poziom swojego termostatu. Pewnie zapytasz, a skąd mogę wiedzieć, na co jest nastawiony mój schemat, mój termostat finansowy? Najlepiej przyjrzyj się swoim wynikom. Popatrz na swoje konto w banku, na swoje dochody i na swój majątek. Przyjrzyj się efektom swoich inwestycji, swoim osiągnięciom w biznesie. Zastanów się, czy masz skłonność do wydawania czy do oszczędzania, czy dobrze zarządzasz pieniędzmi. Popatrz, czy jesteś konsekwentny. Rozważ, jak ciężko musisz pracować, aby zdobyć pieniądze. Przyjrzyj się swoim relacjom, w których pieniądze odgrywają rolę. Czy pieniądze przychodzą Ci trudno, czy łatwo? Schemat finansowy przypomina termostat. Jeśli temperatura w pokoju wynosi 22 stopnie, to najprawdopodobniej termostat jest nastawiony na tyle. Jedynym sposobem na to, żeby trwale zmienić temperaturę w pokoju, jest przestawienie termostatu. Podobnie, jedynym sposobem na to, żeby trwale zmienić poziom Twojego sukcesu finansowego, jest przestawienie Twojego termostatu finansowego. A jak to zrobić? Zmieniając wszelkie przekonania, które wyłapałeś, odpowiadając na powyższe pytania związane z pieniędzmi. Dlatego tak ważne jest, abyś na bieżąco korygował swoje stare schematy, stare przekonania i stare wzorce i wizualizował, jak zmieniasz, przesuwasz, podnosisz na wyższe kwoty swój finansowy termostat.